informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Popatrzmy na tą 40, tu jest 40 cały czas potem za skrzyżowaniem. Bo tu macie problem z określeniem, bo nie widzicie tego znaku i wam się wydaje, że na tym odcinku jest 50, a tu jest nadal 40 na Janosika. To są te nowości. Mamy 40, ale pojawiły się na Janosika w kolejnym miejscu progi zwalniające. Zobaczmy, mamy 30 ograniczenie do najbliższego skrzyżowania. Czyli powiedzmy, tutaj mamy skrzyżowanie jakieś. I tu znowu mamy 30. Znowu mamy progi na Janosika. Nowe miejsce. I do skrzyżowania. Czyli tutaj. I będziemy skręcać w lewo. Tak. Dokładnie. Janosika w cecha. I będziemy skręcać w prawo. Fragment tutaj tak i koniec strefy 30 i będziemy na skrzyżowaniu skręcać w prawo i to będzie to takie trudne bardzo skrzyżowanie, bo równoległa do tej ulicy Janosika ma pierwszeństwo, ale tu my mamy ustąpić. Popatrz teraz, dojeżdżamy teraz do telefonicznej, skręcamy w prawo, wolno, patrzymy w lustro najpierw, czy nie ma tramwaju z prawej i teraz wolno, bo są jedne tory, patrzymy, czy z lewej nie nadjeżdża tramwaj i patrzymy, co na drodze, bo też nic nie widać, tak? I jedziemy w prawo, bardzo trudne miejsce i na telefonicznej jesteśmy, teraz w lewo będziemy jechać telefoniczną. Tu robicie błąd, bo Janosika jest, szczególnie jak dojeżdżacie do Janosika, tak? To o, zatrzymują się pojazdy, a my skończyliśmy egzamin. A my skończyliśmy egzamin. Zobaczcie, co oni robią. Oni właśnie tak odbierają te tory, że ustępują pierwszeństwa. A ty, Łukasz, skończyłeś egzamin, dlatego że nie widziałeś tej ciągłej linii. No, ale mieliśmy piękną sytuację. Doświadczeni kierowcy zbaranieli. I tak właśnie miałem o tym mówić, że jak jedziemy prosto Janosika i dojeżdżamy do telefonicznych, do tych torów tramwajowych, to baranijemy i zatrzymujemy się. A przecież Janosika ma pierwszeństwo. Telefoniczna jest podporządkowaną. Ale tak jak my teraz pojechaliśmy, tak, no to ta, z której wyjeżdżaliśmy, była podporządkowana w stosunku do telefonicznej. Nie?
Drogą z pierwszeństwem jedziemy. Jeszcze tu fragment nagram. Te najważniejsze, newralgiczne punkty. Opatrzmy. No, bliżej osi, bliżej. Bo będzie błąd. Tak, cały czas drogą z pierwszeństwem. No, za szybkie wejście w zakręt. To jest dojeżdżamy do Pomorskiej. Krokusowa Pomorska. No, dlaczego nie? No, nie ma pierwszeństwa. No i tu też tak ma, to bym potraktował jako błąd. Bo jesteś po prawej stronie środka, a nie przy osi jezdni. Drogą z pierwszeństwem. Czyli zobacz, no na skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o skręt w lewo, to na dwukierunkowej ustawiamy się przy osi jezdni, a nie przy prawej krawędzi. A ty tak byłeś po prawej stronie tego środka, jak patrzyłem na ciebie, a nie po lewej. Te pół metra do metra od osi dałoby mi informację, że jesteś po lewej stronie pasa ruchu, środka pasa ruchu. A tak to tutaj był błąd złego ustawienia do skrętu w lewo na dwukierunkowej. Pamiętać o tym ruchu. Wrócę, to będziesz miał na świeżo w pamięci do oglądania. Do poniedziałku to wrzucę. Idziemy po morsko. Jeszcze coś taką, kurczę, ziomo. Dawaj, Wika, do 60 tutaj było. Po morskiej będziemy skręcać w prawo w Lumumby. I zrobimy zawracanie na Lumumby. To już jest generalnie stały punkt egzaminu. Praktycznie w każdym filmie się pojawiający. Kojarzysz, oglądałeś filmiki? Troszeczkę. No, czyli to będzie to zawracanie z przejechaniem za oś jezdni, tak? Bo jednokierunkowa będzie przechodziła w dwukierunkową i żeby nie utrudnić ruchu, będziemy musieli zawracając nie trzymać się wyspy, tylko przejechać za oś jezdni. I w taki sposób zawrócić. Nie za blisko. Popatrzmy, za chwilę będziemy wykonywać skręt w prawo z Pomorskiej w Lumumby i na Lumumby będziemy zawracać. Na skrzyżowaniu, na którym będziemy zawracać, przypominam, jest to skrzyżowanie równorzędne, czyli pierwszeństwo mają nadjeżdżający z prawej strony, tak? Uwaga na pieszych. Mamy tak, sporo tutaj pieszych, widzimy. Rowerzyści mogą się też pojawić, bo jest i przejście, i przejazd. No i zawracamy. Kierunkowskaz, ustawienie dokładnie i wolno, bo mamy z prawej ewentualnie ustąpić, a popatrzmy, widoczność mamy zerową. Tak. Tak. Przejeżdżamy teraz za oś jezdni. Tak, bo przechodzi teraz ta, jest po prawo dwukierunkowa. Patrzymy, czy ktoś nie nadjeżdża. Nie. O tak, pięknie. Dokładnie. Tak to mamy wykonać. Tu w prawo. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.